Wystąpi teraz przed Państwem pani doktor Anna Białek-Jaworska z Uniwersytetu Warszawskiego, związana z Wydziałem Nauk Ekonomicznych oraz z takim laboratorium, które nazywa się D-Lab, które mamy na Uniwersytecie, które jest, o ile dobrze pamiętam, fundowane przez duży grant z Google'a, prawda? Tak, tak. Zajmuje się takim mostem, który ma współpracować z biznesem, z administracją publiczną. To, że jest finansowany, to może jest za dużo powiedziane. Tak naprawdę stawia przed nami wyzwanie, że my mamy aplikować badania do gospodarki, do praktyki, czyli tak naprawdę finansowanie jest trochę okupione tym naszym sukcesem. Tak? Czyli tak naprawdę finansowanie będzie, jeżeli my zdobędziemy środki. Rozumiem. Więc tak, wykład będzie na temat big data i to jest bardzo ciekawy temat. Dużo ludzi się zajmuje badaniem big data obecnie, a tutaj rozumiem, że wejdziemy na kolejny poziom jakby i to będzie badanie big data, które z kolei to big data bada naukowców, tak? Tak, tylko tyle, że w wydaniu polskim, czyli tak naprawdę bardzo proszę o potraktowanie tego z przymrużeniem oka, bo big data jest tutaj na pewno zbyt dużym słowem w porównaniu do tego, co można zrobić w warunkach polskich. Niemniej jednak bardzo dziękuję za zaproszenie do prezentacji i już przechodzę do wyjaśnienia problemu. Prowadziłam badania dla Narodowego Banku Polskiego na danych GUS-u z F02 i to był pierwszy moment, kiedy dowiedziałam się, że w Polsce tak naprawdę przedsiębiorstwa nie publikują sprawozdań finansowych. No to może to jest pierwszy szok. Drugi, że zanim Polska weszła do Unii Europejskiej, to mniej niż 7% przedsiębiorstw w ogóle prowadziło księgi rachunkowe. Natomiast obecnie, czyli powiedzmy ten okres, kiedy mam koniec próby badawczej, 2013 rok, 10% przedsiębiorstw w Polsce prowadziło księgi rachunkowe i generowało dane, na podstawie których GUS mógł zebrać informacje potrzebne do zarządzania całą gospodarką, do budowania też modeli w Narodowym Banku Polskim. Czyli tak naprawdę GUS zbiera 30% danych tych przedsiębiorstw, które prowadzą księgi rachunkowe, czyli ma wiedzę na temat 3% przedsiębiorstw w Polsce. Oczywiście makroekonomiści to tłumaczą w taki sposób, że no cała reszta to ma tak niskie przychody. Oczywiście nikt tego nigdy nie sprawdził, no bo nie zebrano tych danych. Mogą to zrobić urzędy skarbowe, ale tak naprawdę 2016 rok to jest pierwszy, kiedy może będzie im się to bardziej opłacało w związku z ustawą o innowacjach Morawieckiego. I tak naprawdę na podstawie rachunków narodowych cała reszta przedsiębiorstw, które nie prowadzą ksiąg rachunkowych, jest traktowane jako osoby fizyczne, które dla zamiłowania zajmują się również przedsiębiorczością. Jak w takich warunkach badać przedsiębiorczość akademicką, czyli gdzie nas znaleźć, gdzie tych naukowców w biznesie można znaleźć, jak do tego podejść, jak tu wykorzystać big data w warunkach, kiedy no, niby żyjemy w gospodarce cyfrowej i tych danych, jak mówiliśmy wczoraj, jest nadmiar. Z punktu widzenia wiedzy o naszych polskich przedsiębiorstwach niestety jest totalny niedobór. Inspiracją do tego badania były badania jakościowe dotyczące giełdy papierów wartościowych i sektora biotechnologicznego, gdzie w ubiegłych latach poszukiwałam przedsiębiorców związanych z nauką, którzy zajmują się biznesem, ale weszli z nim na giełdę i stricte w sektorze biotechnologicznym. D-Lab współpracuje z Polską Radą Biznesu, która tam jest w komitecie sterującym i z punktu widzenia tego, że kładzie nacisk ta Polska Rada Biznesu bardzo na spółki rodzinne, uważają, że giełda papierów wartościowych to nie jest ten obszar, który powinien nas interesować. Stąd wybór, no, idziemy nie w spółki giełdowe, których dane możemy z New Connectu i z głównego parkietu giełdy znaleźć około 900 podmiotów, tylko idziemy w kierunku przedsiębiorstw prywatnych. Drugi szok. Ten cały ruch związany z napędzaniem innowacyjności i tak naprawdę rozmowy o tym, jak pobudzić innowacyjność w gospodarce polskiej, jest związany z tym, że Polska jest na szarym końcu w rankingach innowacyjności. To, o czym Państwo mają podaną informację na tym slajdzie, to praca dla Ministerstw Spraw Zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej. W lipcu Polska objęła przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, gdzie tak naprawdę zastanawiano się, dlaczego tak niskie są w
wskaźniki pokazujące współpracę polskich przedsiębiorstw z uczelniami, z instytucjami szkolnictwa wyższego, pomimo tego, że mamy znacznie więcej naukowców i znacznie więcej inżynierów niż w pozostałych krajach Grupy Wyszehradzkiej. Moją najprostszą odpowiedzią jest to, że problem wynika z braku informacji i niewłaściwego pomiaru tych informacji. Wobec tego, oj, przepraszam, mogę poprosić następny slajd? Co jest ważne dla przedsiębiorstw wykorzystujących działalność badawczo-rozwojową, wyniki prac badawczo-rozwojowych w swojej działalności? No jak literatura pokazuje i to, co pokazywały też nasze badania ankietowe, rola naukowca jako gwiazdy, na którym można zbudować model biznesowy, na którym można zbudować wejście spółki na rynek, który może zapewnić gwarancję, który może zapewnić też i potwierdzenie innowacyjności, potwierdzenie kompetencji, na pewno zdolności badawcze, zdolności analityczne, ale również i dostęp do infrastruktury badawczo-naukowej, także w ośrodkach akademickich, które może na początku ograniczyć koszty i pozwolić tym przedsiębiorstwom lepiej się rozwinąć. Niewątpliwie patenty, technologie informatyczne, jak i również wykorzystanie mogę prosić? Wykorzystanie aparatury badawczej. Pomysł był następujący. Ponieważ Główny Urząd Statystyczny generalnie jest objęty tajemnicą statystyczną w Polsce, czyli nie chce udostępniać danych albo tak wysokie ceny wyznacza na dane dostarczone przez Główny Urząd Statystyczny na potrzeby badań dotyczące czy to przedsiębiorstw, czy to dotyczące nawet sektora publicznego, czyli szkolnictwa wyższego, że rozmowa z GUS-em na przykład na temat danych uczelni publicznych ostatnich 10 lat w celu badania determinant kosztów kształcenia, to jest cena 600 tysięcy i czas realizacji zebrania danych przez GUS 2 lata. Więc to jest niewątpliwie wyzwanie, ogromne wyzwanie, żebyśmy zaczęli zbierać dane i faktycznie na tym wiele startupów w sektorze IT mogłoby się rozwinąć. Więc jaki był pomysł? No na pewno GUS nie jest tą instytucją, z którą powinniśmy rozmawiać. Rozmawiamy z firmą, która no nie zajmuje się dostarczaniem danych jako takich w postaci baz danych. Niemniej jednak może nam rozwiązać problem w taki sposób, że najpierw oferuje wyszukiwarkę, możemy sprawdzić sobie naszą wiarygodność kontrahentów, ale po dłuższej rozmowie no może nam przedstawić pliki w CSV. Najchętniej jest anonimizowane, dlatego że no boi się, że my wykorzystamy dalej dane identyfikacyjne tych przedsiębiorstw, czyli zaczyna się zachowywać dokładnie tak samo jak GUS. Niemniej jednak no mówi, że nam może przekazać te dane, ale mamy wyłączność na to, żebyśmy nie identyfikowali nazw. Po negocjacjach dochodzimy do tego, że jednak dostaliśmy dane adresowe, rejestracyjne, numery REGON, numery NIP, przedsiębiorstw razem z ich nazwami i z adresami, co dało początek możliwości no, spełnienia marzeń, żeby jednak znaleźć naukowców w biznesie. Wyłączyliśmy sektor finansowy, wyłączyliśmy sektor handlowy, dlatego że dla nas najważniejsze było znalezienie tych determinant działalności badawczo-rozwojowej. Kolejny punkt to była baza Krajowego Rejestru Sądowego, w którym chcieliśmy poszukać danych o członkach zarządu, członkach Rady Nadzorczej, które by nam pozwoliło zmaczować dane ze sprawozdań finansowych. Pozyskaliśmy dane z Urzędu Patentowego na temat patentów zarejestrowanych w Polskim Urzędzie Patentowym przez osoby fizyczne, ale też i przez spółki, przez uczelnie, przez instytuty badawcze. To też pozwoliło nam zauważyć, jak duża jest konkurencja pomiędzy województwach, pomiędzy instytutami badawczymi a uczelniami w walce o dotacje. No i wreszcie usiedliśmy do bazy POLON, rejestrów naukowców i nauczycieli akademickich i pojawiły się
pierwsze problemy dotyczące tego, że musimy zmaczować dane, które nie do końca są jednoznaczne i jednocześnie są mocno blokowane z punktu widzenia dostępu. Czyli najważniejsze problemy były takie, że przedsiębiorstwa idąc od końca, poprzedni, jakbym mogła, dobrze, następny, przepraszam. Przedsiębiorstwa są identyfikowane w sposób niejednoznaczny, to znaczy w bazach danych mają podany albo numer KRS, czy rejestracyjny w Krajowym Rejestrze Sądowym, albo numer NIP, albo numer REGON. Nie ma tego jednego ID, dzięki któremu moglibyśmy w łatwy sposób wiązać dane przedsiębiorstw z informacjami o tych przedsiębiorstwach, na przykład z Krajowego Rejestru Sądowego. Mamy ogromne problemy z zastosowaniem narzędzi web scrapingowych, dlatego że brakuje API, są blokady sprawdzające, czy to zabezpieczające pozyskanie dużej ilości danych za jednym ruchem. Mamy też problem z tym, że dane o naukowcach są w osobnych paczkach po 2000 rekordów. W związku z tym musimy się mocno napracować nad tym, żeby pozyskać te dane i tutaj pomoc, którą uzyskaliśmy, to Fundacja e-Państwo wygenerowała dane z Krajowego Rejestru Sądowego i mogliśmy z tego skorzystać. Co dały nasze wyniki badań? Co my wiemy? Możemy powiedzieć, że z punktu widzenia przedsiębiorstw, które mają duże nakłady na działalność badawczo-rozwojową, przy czym no tutaj też jest problem dotyczący standardów rachunkowości, związany z tym, że to, co przedsiębiorstwa ujawniają w sprawozdaniu finansowym, to są nakłady na efekty prac rozwojowych już gotowe do komercjalizacji. Ja bardzo przepraszam, ale chciałabym skończyć, dlatego że będę się starać. W województwie mazowieckim, śląskim, dolnośląskim i wielkopolskim jest najwięcej tych przedsiębiorstw, które faktycznie komercjalizują wyniki badań. Jeżeli chodzi o sektory, te, które ujawniają to, że prowadzą działalność badawczo-rozwojową, to niewątpliwie jest sektor farmaceutyczny, produkcji metali, jak i elektroniki. Jeżeli chodzi o udział naukowców w całej naszej bazie, to w zarządzie zidentyfikowaliśmy w 14% przedsiębiorstw udział naukowców. W Radzie Nadzorczej jest to 6,5%. Generalnie mamy bardzo duży udział, dzięki Bogu, spółek rodzinnych, dlatego że to są te przedsiębiorstwa, które mogą przetrwać okres turbulencji, okres zaciskania pasa, nawet wtedy, kiedy nie mają odpowiednich dochodów. Co zrobiliśmy dalej? Chcieliśmy zobaczyć, czy naukowcy ujawniają informacje na temat wyników prac badawczo-rozwojowych przeznaczonych do komercjalizacji, czyli czy robią to przez patenty, czy też robią to przez politykę rachunkowości i przez ujawnianie w sprawozdaniu nakładów na działalność badawczo-rozwojową. Jak widać, wielu naukowców ani nie patentuje swoich wynalazków, ani nie ujawnia w sprawozdaniu finansowym nakładów na działalność badawczo-rozwojową. I teraz, jeżeli chodzi o porównanie udziału naukowców w spółkach patentujących versus w spółkach rozwojowych, czyli tych z nakładami na działalność badawczo-rozwojową ujawnianymi w bilansie, niewątpliwie więcej jest naukowców w tych spółkach, które bazują na IP swoich wynalazków. Forma prawna, przede wszystkim spółka rodzinna i w mniejszym stopniu dywersyfikacja ryzyka i przenoszenia do jednostek powiązanych w ramach grupy kapitałowej. Więcej jest wśród spółek patentujących, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast tam, gdzie pokazujemy te nakłady na działalność badawczo-rozwojową już przeznaczone do komercjalizacji, więcej jest spółek akcyjnych. I teraz, jeżeli chodzi o wyniki modeli probitowych i tobitowych, to co można powiedzieć, czego potrzebują nasi naukowcy, niewątpliwie niższe możliwości wzrostu, czyli problemy ze zwiększeniem sprzedaży okres do okresu, motywują nasze przedsiębiorstwa do tego, żeby
bardziej ujawniać nakłady na działalność badawczo-rozwojową, dać się poznać inwestorom, że rzeczywiście tutaj jest ten zalążek innowacyjności. Z kolei ryzyko operacyjne w przedsiębiorstwach zarządzanych przez naukowców ogranicza nakłady na działalność badawczo-rozwojową i prawdopodobieństwo ujawnienia tego w sprawozdaniu finansowym. Patenty niewątpliwie, podobnie jak dotacje, już przyspieszając prezentację tych wyników badań, potęgują ujawnianie informacji na temat prowadzenia działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa. Jeżeli chodzi o źródła finansowania, to przede wszystkim są to oszczędności przedsiębiorstw, dotacje, także emisja akcji czy inne formy podwyższenia kapitału oraz dług. Poza przedsiębiorstwami akademickimi, bo może tutaj ostatni wniosek, że jeżeli mamy naukowca w Radzie Nadzorczej, to przedsiębiorstwa się zdecydowanie mniej zadłużają od pozostałych przedsiębiorstw. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jedno pytanie może. Może tutaj pan pierwszy. Proszę zaczekać na mikrofon. Dzień dobry, Łukasz Owiński, Przemysłowy Instytut na Rolniczych w Poznaniu. Mam takie jedno pytanie, bo zauważyłem jedną ciekawą prawidłowość. Chcemy robić innowacje, chcemy robić patenty, wymaga się od nas, żebyśmy mieli jak najwięcej patentów, a jednak na wykresie było widać, że pracodawcy nie szukają osób, które posiadają patenty już. Tam był właśnie nie budujemy na tym przedsiębiorstw. Że wartość tego poszukiwania osoby z kapitałem, jakby patentu, który może wprowadzić do firmy jako tak. Coś nowego, nie jest elementem, który jest poszukiwany, także... Może by było też trzeba myśleć nad tym, żeby tą percepcję pracodawców zmieniać też pod tym kierunkiem, żeby oni nie szukali pracownika, który stworzy coś dla nich nowego, tylko już może przyjść z jakąś wiedzą czy bagażem, który już jest w stanie do tej firmy wprowadzić. Bardzo dziękuję za tą uwagę. Były prowadzone badania również dla Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie na spółkach giełdowych, czyli ujawniających informacje, wykazano, że z tych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową, tylko 40% patentuje swoje wyniki badań. W Polsce też jest, można powiedzieć, paradoksalny rozjazd w strategiach stosowanych przez przedsiębiorstwa, na przykład WIGO, czyli spółka, która dostarcza detektory podczerwieni na łazika marsjańskiego. Od czasu powstania to była spółka, która powstała na bazie współpracy z Wojskową Akademią Techniczną. Uważała, że absolutnie niczego nie patentujemy, nie pokazujemy, żeby konkurencja nas absolutnie dokładnie nie dogoniła i żebyśmy byli zawsze o krok przed nią. Tylko tyle, że przeszła pokolenie i teraz w 2014 roku, pod koniec 2014 roku weszła na giełdę i zaczyna ujawniać informacje i teraz będziemy mogli na przykładzie nawet tej spółki porównać, w którym kierunku warto pójść. Druga rzecz jest taka, że w Polsce brakuje danych na temat dochodowości IP, czyli tak naprawdę, czy ten patent jest opłacalny. Jest dużo projektów z dotacjami, które finansują pozyskanie patentów. Niewątpliwie uczelnie przodują w Polsce w pozyskiwaniu patentów, bo 42% w 2014 roku to są patenty na uczelniach, ale jak popatrzymy na to, jak dużo ich jest wdrażanych do gospodarki, to niestety dane pokazują, że z uczelni to jest mniej niż 2%, a z Polskiej Akademii Nauk w 2014 roku 14%. Więc my mamy inną funkcję patentu. Tak naprawdę też powinniśmy się zastanowić nad tym, czy to jest dobra miara innowacyjności, bo Polska jest bardzo daleko, to znaczy bardzo wysoko jest w rankingach innowacyjności pod względem liczby patentów, ale to się nie przekłada ani na współpracę z ośrodkami akademickimi, ani na faktyczną innowacyjność naszych przedsiębiorstw. Prawdopodobnie najlepszym parametrem będzie po prostu dochód, który przynosi patent. I zacznijmy to mierzyć. Zacznijmy to wreszcie w Polsce mierzyć, dlatego że na przykład na Litwie czy w Estonii są takie dane. W Polsce są wciąż obawy, że nie powinniśmy pokazywać takich danych do opinii publicznej, dlatego się ich nie zbiera. Tylko tutaj jeszcze jest taka kwestia, a propos, mamy te wszystkie projekty za publiczne pieniądze. Dobrze, tylko jeszcze taka jedna rzecz, która jest bardzo ważna w tym momencie, bo mamy te projekty za publiczne pieniądze i niejako te dane powinny być oficjalnie publikowane, skoro tak naprawdę wszyscy obywatele płacą za te projekty. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję bardzo. Dziękuję.